Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, jak zwykle, relacjonujemy, co się dzieje po wyborach. Więc na razie PiS traci władzę, nic nie wskazuje na to, aby miało się cokolwiek zmienić. Late pool potwierdza w tej chwili te wyniki, które znaliśmy. Natomiast o tyle jest ciekawie, że OKW, czyli Ogólnopolski Kontrola Wyborów, ona pokazuje wyniki, właśnie zaraz sprawdzę dla Państwa, czy nie ma jakiejś nowszej aktualizacji. One się pojawiają bardzo, o teraz tak, to jest kontrola wyborów z godziny 8 rano, to jest 27,8% tych komisji. To są te dane niezależne od PKW, które kontrolują. Koalicja Obywatelska ma 33,2%, PiS ma 32,5%. Na stronie PKW zaczyna się właśnie zjazd z PiSu, już jest poniżej 40, zjeżdża, bo zaczynają wchodzić te komisje, w których PiS bardzo mocno przegrywa, bo tam wchodziły te z małych miasteczek, te takie małe komisje, gdzie oni byli silni. Teraz jest czas opozycji, jak to napisał jeden z internautów, prosto w ten kaczy ryj. I oni wiedzą, że przegrywają. Trwa niszczenie i palenie dokumentacji. Wiemy, że zostały zniszczone dokumenty dotyczące podsłuchów z ostatnich tygodni. Wiemy, że próbują zniszczyć dokumentację polskiego Pegasusa, wykorzystania polskiego Pegasusa, licząc naiwnie na to, że Amerykanie i Izrael nie będą pomagać nowej władzy. Nie wiem, dlaczego na to liczą. Wiecie Państwo, rozmawiałem przed chwilą z jednym z ważnych ludzi. Jarosław uważa, że ma charyzmę, jest przystojny. To może dlatego. Tak. Ale właśnie rozmawiałem z jednym. Ciekawie mówi. Rozmawiałem z jednym z ważnych polityków i tu wymieniłem dwa nazwiska i powiedziałem, że te dwa nazwiska związane z opozycją powinny od Izraela dostać. Już pomijmy nazwiska, tutaj taki teścik. Kto jest mocno związany i kto może poprosić w Izraelu. I tu byście Państwo się, w jednym wypadku jest to oczywiste, w drugim wypadku jest mniej oczywiste, ale odpowiedź brzmiała... Jest to minister Jabłoński, który chwalił się świetnymi układami. To nie tak, jest zdecydowanie tak. Dostanie propozycję pozostania w dyplomacji w zamian za wyciągnięcie Pegasusa. Zupełnie, drodzy Państwo, inne historie, ale niszczą. Próbują w tej chwili, my liczymy, że dzisiaj, drodzy Państwo, jak to wszystko ochłonie, liczymy na sporą porcję nowych rzeczy na nasze wycieraczki. Zapraszamy cały czas. Szanowni Państwo, to jest, przypominam, adres mailowy. Teraz tak. j.piński@protonmail.ch to jest adres, pod którym funkcjonariusze służb PiS, którzy nagle odczuli jednak to, że po prostu no nie można tak dłużej tolerować łamania prawa, zapraszamy, postaramy się wykorzystać tą wiedzę jak najlepiej, postaramy się, że tak powiem, aby winni ponieśli karę. Pamiętajcie, że ci, którzy nagle dopiero nawet teraz doszli do wniosku, że nie chcą być przestępcami, na pewno jak udowodnią, że przekazali dziennikarzom materiały i zapobiegli na przykład usunięciu dowodów przestępstwa, na pewno zostanie to docenione i na pewno zostanie to w jakiś sposób uwzględnione przy ocenie całości sytuacji. Dowodów się nie da usunąć. W 100% nie, a po drugie zawsze są świadkowie. Ja nic nie sugeruję, ale w CIA jest takie żartobliwe powiedzenie, że trzech ludzi jest w stanie utrzymać tajemnicę pod warunkiem, że dwóch z nich jest martwych. No więc
Moje jedno z pytań brzmiało, a ile osób w Polsce pracowało i było przeszkolonych przez Pegasusa? A kogo przeszkolił Izrael? To przecież Izrael poda bez żadnych problemów. Następnie taki delikwent zostanie wezwany, zapytany, sprawdzi się jego stan majątkowy, skąd czerpał dochody, skąd czerpała dochody jego rodzina. Ja myślę, że... Dalej tych są zasypani pieniędzmi, tych pieniędzy nie wydacie. Po prostu nie będziecie mieli jak wydać. Pamiętajcie. Lepiej tutaj jasne, proste ostrzeżenie. Nie zniszczycie dowodów. Po drugie, będą dowody są też z drugiego końca tej końcówki, czyli Izrael nie ma żadnego... Ektory. Tak, ale też Izrael nie ma powodu żadnego, aby inwestować w 74-letniego przegranego dyktatora, który mając 8 lat nie potrafił wziąć za mordę społeczeństwa na tyle, żeby jednak się nie zbuntowało. Mamy taki osobistą taką satysfakcję, że jakiś tam procencik tej drobny tego tej całego sukcesu jest przypisany do nas i do państwa, naszych widzów. I sprawiałem to niesamowitą radość. Tomku, ja jeszcze tylko powiem, bo to jest ważne, najważniejsze. Kosiniak-Kamysz, który był wymieniany jako oblubieniec tego przez wszystkich, odpowiedział, że nie ma żadnej możliwości, aby rozmawiał o koalicji z kimkolwiek z PiS-u, ponieważ wyborcy trzeciej drogi w jasny sposób powiedzieli, że chcą zmiany rządu. Koniec. Ten z desperacji jeszcze Brudziński zaproponował im premierę. Ja myślę, że jak jeszcze im da nawet rękę księżniczki bez księżniczki, czyli Wąsika za żonę, to też nic nie poskutkuje. To jest tak, że oni nie rozumieją, że polityka to nie tylko i wyłącznie kasa, to nie tylko i wyłącznie wpływy, że nikt nie chce siedzieć i rządzić razem z kryminalistami, których miejsce jest w więzieniu. No, to jest takie proste, no. To jest, oni tego nie rozumieją, że ktoś może nie chcieć wejść do sojuszu z mafią. Z mafią jeszcze do dodatek prorosyjską, która dążyła do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, przez którą mamy kryzys praworządności, przez którą nie mamy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Oni tego nie rozumieją, że wygrała demokracja, wygrała niesamowita mobilizacja. Wiecie państwo, 73% Polaków. Młodzi poszli tłumnie, 18-29 lat, i to młodzi zabrali tego. Ja mogę powiedzieć, że jestem dumny z pokolenia nieco tylko starszego od moich dzieci, bo to dzięki nim po prostu daliśmy kopa w kaczy kuper. Tomku. Szanowni Państwo, tutaj w tej chwili Jarosław Kaczyński, czy Jarosława Kaczyńska po 17, bądźmy konsekwentni, przekonuje się, co znaczą obietnice Wąsika i Chlora, który no, nie zawsze trzyma pion, częściej poziom. Szanowni Państwo, po prostu takim głównym argumentem miało być to, że mają jakieś, jak zwykle, kompromaty, podsłuchy, materiały na PSL. W tej chwili jest mowa o PSL-u, oczywiście jest też mowa o trzeciej drodze. Powiem Państwu tak, tam są wytrawni ludzie i rozumieją, że to, czego by mogli użyć, już od razu odpalimy tę bombę, to znaczy rozmów, które toczyły się, różne rozmowy toczą się w Sejmie czy jeszcze w innych miejscach. To nie jest nic, Szanowni Państwo. To nie jest nic i dalej za tym nic nie poszło. A poza tym spotykają się w tej chwili z taką sytuacją, przyznasz rację, prawda, ty pączku czerwony już cały, taki więcej pulpecie, tak, o tak, tak teraz mówią, tutaj cały czerwony, że funkcjonariusze i po prostu ci mówią tak, tak, tak. Natomiast teraz są jakieś obiektywne trudności z tym, żeby dostać mięso. Bo wcześniej mówiliście, że wszystko jest zrobione, jak tylko będzie trzeba, to zaraz, ale pracują nad tym, muszą tylko dopiąć. I oczywiście mieli święte nieróbstwo, prawda? Ale teraz już nie jest ten czas, że nawet jeżeli coś mają, żebyś ty to wszystko dostał, to na co liczysz? A po drugie, jest co, każdy, kto w dobie Pegasusa, w dobie tego, że wy wgrywacie coś, robicie, porobiliście od Pegasusa, w tej chwili wszystko, co byście mogli pokazać, moglibyście zrobić, ciężko jest określić, czy byście coś wgrali, czy byście coś skompilowali, czy byście coś, czy to jest źle. Polegliście od własnej broni. Poza tym cieszę się, że nas też słuchali i Janek wyjaśniał, że gorzej ma
człowiek, który chce szantażować, niż osoba szantażowana. Ale osoba już... szantażowana w tej chwili przy poparciu społeczeństwa. Także Kosiniak-Kamysz odpowiedział państwu, jakim państwu, odpowiedział wam, was szanuję, a oni to oni. Musimy trzymać jakąś tutaj jakąś konwencję. Także odpowiedział, jak to wygląda, a Jaryca to jest jego wunderwaffe, opowiadają mu te głupoty, wydają się ciężarówki pieniędzy, wiesz, ciężarówki pieniędzy, kompromaty. Oni już odpowiedzieli, nie ma... Do widzenia. Lewica, ani Hołownia, ani Trzecia Droga. Wiecie państwo, najbardziej zabawne będzie... Janek, jak ktoś funkcjonuje wśród prostytutek, to myślisz, że każdemu się płaci za te rzeczy, a tutaj tak. To nie są prostytutki. Nie rozumiem tak, tego. To też jest jedna rzecz. Po drugie, wiecie państwo, czym innym jest bycie obrotowym w normalnych partiach, gdzie byłyby to dwie demokratyczne partie albo trzy i można było usiąść. Tu nie ma, tu mamy po prostu partię, która nam próbowała i próbuje robić dyktaturę, która próbuje ustawiać sprawy sądowe. Wiecie państwo, ja dostałem zawiadomienie, podejrzewam kogo, ale nie mogę wymienić nazwiska, bo nie jestem pewien, ale widziałem w systemie 233, w systemie służb. I objęcie sprawy doniesienia prywatno-skargowego od razu nadzorem prokuratury krajowej. Wiecie państwo, wszyscy, łącznie z tym, który wszczął tą sprawę, tym, który objął to nadzorem, wszyscy pójdą do prokuratora. Co to jest, że za przeproszeniem G sprawa, której w ogóle prokuratura normalna nigdy by nie wszczęła, bo... Komisariat by może wszczął, policja może i nie. Nie, ale... Wiesz, chodzi o zdolność do, czy to wiecie państwo, nie, znaczy podejrzewam, co to jest, więc ale nie mam pewności. Więc... Zostaw na razie to, Janku, spokojnie. Więc ja po prostu krótko mówiąc, to są sprawy... Które... Nawet nie gówno burza. Ale to nawet nie o to chodzi, których już nie może obejmować patronatem, bo objęcie, sięgnięcie po taką sprawę przez prokuraturę krajową oznacza, że zawiadamiający prokuratora krajowa naciskają na prokuratora, żeby prowadził działanie. To jest w ogóle, to jest nie do tego. Wszyscy się będą musieli tłumaczyć. Ja mam teraz sprawę, w której skierowałem nagranie z rozprawy do biegłego, bo na nagraniu z rozprawy zniknął fragment, w którym zdaniem świadków byłem obrażany przez powoda pozwanego, ponieważ tam występuje w dwóch rolach i zniknął ten fragment z nagrania. Zobaczymy, co powie biegły na temat taśmy. I wtedy dopiero się zacznie, wiecie państwo, jak się zrobi niezależna prokuratura, jak zaczniemy to ścigać wszystko, to na takiej, za przeproszeniem, błahostce tam nagle wchodzi 8 lat. Bo to jest błahostka, ale jest zero-jedynkowa. Ktoś dokonał zagłuszenia i wygłuszenia materiału. Ktoś ten materiał wgrał. Będzie można sprawdzić, kto wygłuszał, kto ten. Ten, kto wygłuszał, będzie mnie stał przed wyborem. Dlaczego to zrobił? Kto mu za to zapłacił? W jakim to trybie? Wiecie państwo, to nie, znaczy to, tego będzie dużo. To będzie jedyna ich szansa, że przy tych liczbach będzie trzeba wybierać, którym się zająć w pierwszej kolejności odśnieżanie. Natomiast dojdziemy i w pierwszej kolejności odśnieżania będziemy się zajmować tymi, którzy, ja mówię będziemy, dlatego że no będziemy, nie ukrywam, będziemy korzystać z tego, że mamy komunikację, że słucha nas ileś milionów państwa, że mamy państwo głos i będziemy pokazywać te sprawy, które naszym zdaniem powinny zostać nagłośnione, przede wszystkim sprawa nielegalnych inwigilacji. Ja rozmawiałem z generałem Bondarykiem. Ta rozmowa jest u nas na kanale Jan Piński Historia. Jak się nam odblokuje, to poprzerzucamy wszystko też na główny kanał, więc będziemy tam można znaleźć. Natomiast w tej rozmowie generał Bondaryk, ona jest bardzo ważna. To jest były szef ABW, który był szefem ABW w latach 97-2013. On powiedział, że należy powołać coś na kształt Instytutu Poszkodowanych, gdzie, znaczy takiego tego, gdzie będzie można po prostu się zaznajomić z tym, kto, gdzie, jak, po co, dlaczego. No i oczywiście roszczenia odszkodowawcze. I teraz uwaga, wszyscy ci, którzy byli w to zaangażowani, na samym końcu, Wąsik to podejrzewam, ja nie wiem, gdzie on będzie chciał się schować, bo to wszystkie te roszczenia, to wszystko na samym końcu będzie lądowało. Podprycze, ale nie wejdzie, bo to jest mało miejsca, wiesz. Nie, ale to będzie lądowało u nich, bo mecenas Roman Giertych
Drodzy Państwo, na razie jeszcze nie wiadomo, jakie tam są wyniki, ale wygląda na to, że mecenas Roman, przynajmniej z tych wstępnych wyników, na razie po 30% komisji wygląda, że się dostanie, ale jestem przekonany, że niezależnie od formy, w której będzie występował publicznie, dopilnuje tego, czego obiecał. Że na przykład te 20 tysięcy złotych, no nie majątek, ale jednak zostanie ściągnięte z wynagrodzenia z majątku tych ludzi, którzy zlecili nielegalne działania. Przeciwko niemu, że to nie będzie wypłata Skarbu Państwa, tylko wypłata tych, którzy konkretnie podjęli decyzję, żeby bezprawnie. A kto podjął decyzję? A no to już mieliśmy odpowiedź w Gazecie Wyborczej. Dzień przed ciszą wyborczą poszedł artykuł, w którym opisano, w jaki sposób Ziobro naciskał na prokuratorów z Wrocławia, którzy okazali, że ci mieli kręgosłup. Ja, drodzy Państwo, przypomnę, że najbardziej taką ciekawą rzeczą jest teraz popatrzenie. Zobaczcie, jak się rodzą dziennikarze. Jak dziennikarza odszukała w sobie pani Cholecka, która przerwała pani posłance Lichockiej i przekazała głos opozycji. To jest, szanowni Państwo, coś niewiarygodnego. Jak szybko wystarczyło. Jeszcze nie policzono głosów, a już wraca duch dziennikarstwa. Czyli, Tomku, mamy palenie kwitów, próby korupcji i szantażu, próby... Mamy prezydenta Dudę. Prezydent Duda, który jest na razie powściągliwy, szanowni państwo. Według wiewiórek na stole leży to, czy prezydent spokojnie będzie sobie mógł dokończyć kadencję i nie będzie miał tutaj ze strony opozycji różnego rodzaju prób pana prezydenta, żeby pan prezydent wcześniej zakończył tę kadencję, ponieważ ewidentnie, jeżeli opozycja będzie chciała wyjaśniać sprawy dotyczące mianowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czy chociażby komisji Lex Tusk, czy jeszcze wielu różnych tematów, no to nie będzie tak prosto. No, natomiast sądzę, że tutaj to wszystko leży na stole i pan prezydent jest niezwykle powściągliwy. Powiedziano mi również, że pan prezydent celowo pojechał po głosowaniu do Watykanu. No, stwierdzono, że pan prezydent doskonale zdawał sobie sprawę, że być może Jarosław, który no, ulewa mu się, no wiecie gdzie państwo, ulewa mu się, skąd i co, to Jarosław mógł wymyśleć coś, tak właśnie, mógł wymyśleć ja tak coś, bez żadnej, państwu, ja drodzy państwa, tak bez żadnego trybu mlaskam. Tak, ona mógł wymyśleć coś i mógł chcieć zmuszać prezydenta Dudę do kontrasygnowania czegoś, nagłego wołania opozycji, bo coś się dzieje nadzwyczajnego w kraju i tak dalej, i tak dalej. Opozycja nie chciała przyjść, czyli opozycja w tym czasie akceptuje, że dzieją się straszne rzeczy. Jak wiecie, wszedł mężczyzna na pomnik, my nie wiemy, co dalej z tym mężczyzną, zamaskowany jakiś facet, który zawsze przed śmiercią każdy zakrywa twarz. No, mógł jeszcze wejść w kasku motocyklowym, bo oni też tutaj w tym przodują. Jak wiecie państwo, były dwie bomby, kiedy dowiedziano się, że jeszcze kolejki są pod komisjami wyborczymi, nagle okazało się, że są dwie bomby w Warszawie, uruchomiona policja, czyli sygnał do młodych ludzi, do rodziców, nie stawajcie, bo są bomby, nie chodźcie już wieczorem, nie chodźcie, bo są bomby, bo będzie problem. Zresztą pisali do mnie, że tak, teraz jeszcze mamy... Na Nowogrodzkiej była już taka akcja pod tytułem przerwijmy to, bo przegramy. Było tak, tak, przerwijmy to, bo przegramy. Państwu. Natomiast tam jest w tej chwili, bo to co powiedziałeś, jeszcze się dzieją takie rzeczy, są wklejane między innymi na profilu na Twitterze dziennikarza wp.pl Szymona Jadczaka, można zobaczyć relację przeklejoną z Facebooka jednego z członków komisji, gdzie mamy do czynienia z celowym z blokowaniem przyjęcia odbioru w Zielonej Górze, przyjęcia odbioru głosów. Cytat. Od 4 godzin nie możemy zdać. Pani Agnieszka Hertz. Rozmowa z panią, no, tutaj rozmowa z panią, rzecz się dzieje w Zielonej Górze. Od 4 godzin nie możemy zdać protokołów. Urzędniczka trzepie celowo, nie pozwalając rozliczyć się komisjom. Czemu? By minęło 24 godziny, by uwalić co się da? Nie wiem, ale to skandal. Na korytarzu jest max 10 stopni bez snu.
wody. W zimnie ludzie czekają, mimo że dawno wszystko policzyli. Pisowskie służby boją się w cholerę. To sabotaż. Tłumy i nawet zasłabnięcia wśród osób członkowskich komisji. Zielona Góra. Pani Agnieszka Herc, relacja u Szymona Jadczaka, wszystkie linki na Twitterze. Tego typu rzeczy, tego typu prowokacje, tego typu prowokacji możemy się spodziewać. To jest, drodzy Państwo, no, desperacja. To jest próby, powiem szczerze, takie dosyć nawet chyba samowolne, dlatego że tego nikt nie koordynuje. Tu jest taka ciekawa też historia. Jest taki człowiek, który nazywa się Daniel Pers. On prowadzi taki top prognozy na Twitterze i on wkleił takie taką informację dotyczącą tego, jak w tej chwili postrzegają. To jest tak, przeczytam cały wpis, szanowni państwo. Daniel Pers, to jest małpa Pers Election, Twitter. Za parę miesięcy z woli PiS mamy wybory samorządowe, czyli najtrudniejsze wybory dla tej partii. Pomijając, co się wydarzy z sondażami, PiS stanie do tych wyborów zupełnie w nowym dla siebie otoczeniu, bez brak machiny państwowej. Z tej perspektywy, pamiętając o tym, co zdradziliśmy na Patronie, pełna odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego za kampanię. PiS najpewniej do kolejnych wyborów stanie słaby wewnętrznie. I tu nie chodzi tylko o sfrustrowanych posłów, ale także o to, na przykład Zbigniewa Ziobrę. Jednym z powiem między PiS a SUWem polem była władza. Bez tego mamy dwie konkurujące ze sobą podmioty na prawicy. No, bo to nie jest ani prawica, ani ten, ale dobrze, no jak zwał, tak zwał. Zachodzi pytanie, jak szybko sobie wpis o tym przypomnął. Mierząc się z destabilizacją wewnętrzną i zewnętrzną, media, machina państwowa, PiS wchodzi zupełnie dla siebie nowy etap. I biorąc pod uwagę niekorzystny kalendarz wyborczy, gdzie w perspektywie półtora roku PiS może tracić władzę lub wpływy na wszystkich szczeblach. 2023 Sejm, 2024 Sejmiki, Parlament Europejski, 2025 prezydent. Nie byłbym przekonany, czy wszystkich stać, do wszystkich wyborczych stać w 2020 w tym piątym roku PiS stanie jako jedna formacja. I to jest bardzo, bardzo ciekawy wpis. I jeszcze pan Daniel Press powiedział, że w tej chwili posłowie w kontekście walki o władzę nie pójdą umierać za partię. Kilku może się rozejrzeć za swoją przyszłością gdzie indziej. I tutaj to jest taki kolejny wpis. Tutaj on zacytował swój własny spis z czerwca 2023 roku. Ciekawe słuchać jest posła z partii rządzącej o tym, jak wielu posłów ma głęboko w D wynik w domyśle partii i jak martwią się jedynie o swoje szanse na reelekcję z okręgu o spłacenie kredytów. Wychodzi na to, że sztab, gdyby istniał, by potrafić notowania, musiałby jedynie popatrzeć na własnych posłów, by zrozumieć, jak obecnie rzeczywistość postrzega Kowalski, to jest domyślnie Janusz, i gdzie ma cały ten teatr. Rozumiecie? Krótko mówiąc, szanowni państwo, oni mówią, że dziś nie ma czegoś takiego jak PiS. Jest dramat indywidualnych kilkudziesięciu posłów, którzy jak Kowalski, Janusz wspomniany, raczej się nie dostaną. I jest tak samo z Ozdobą. Ozdoba też raczej się nie dostanie. Jest poseł Tadeusz Cymański, no on niewiele może. On ma zresztą pewnie emeryturę, bo tam ma około 70. Natomiast wielu z tych ludzi... Zdoba może iść do lasu, ale oby tam nie spotkał żadnego leśnika, ale do lasu może iść. Nie, ale Tomku, po prostu chodzi o to, że PiS stanie się w tej... Wiecie państwo, jest jeden świetny wpis Mandarka, którego państwo znacie z tego kanału, Rafała Kubiaka, przedsiębiorcy, drukarza. Polecam zawsze wydruki, korzystałem, robi bardzo, jako firma robi bardzo dobre rzeczy. Więc Mandark napisał na Twitterze, jak ten biedny Tomasz Sakiewicz pomieści to całe TVP Info w Republice, w TV Republice. Tak. Skąd on weźmie finansowanie? Dlaczego? Dlatego, że już dzisiaj, kiedy panowie mieli z PiS-u gigantyczne zaplecze finansowe, to w telewizji Republika były opóźnienia w płatnościach. Jak to jest możliwe? No tak to jest możliwe, że ktoś używał
z tego, co opisują pracownicy na łamach magazynu Press, tego, co opisują po prostu byli pracownicy, którzy się sądzą z nimi o wynagrodzenia zaległe, w różnym trybie, firma, umowa, zlecenie, oni po prostu brali te pieniądze gigantyczne od spółek, tylko przesyłali gdzieś dalej. Po prostu, wiecie Państwo, nawet nie stać ich było na taką przyzwoitość, żeby płacić najpierw pracownikom i dopiero odsyłać to, co dalej, dalej. Oni po prostu najpierw wysyłali swoje wynagrodzenia gdzieś, ewentualnie jakieś faktury i dopiero potem jakieś ochłapy rzucali ludziom. Wiecie Państwo, to jak się czyta takie artykuły, to jest zupełnie nie tego. No i teraz pytanie takie, no z czego ta Republika miałaby ich utrzymywać? Tam się w Republice, nie wiem... Programu Puszcza, Janku, słynnego. Ze słynnego programu Puszcza. Nie wiem, natomiast znowu jeszcze wyślą na koniec. Na czym problem polega? Parę milionów. Oni mają pieniądze. Tomku, oni mają pieniądze. Oni mają te pieniądze. Ale nie po to, żeby się dzielić z kolegami. O właśnie. I to jest właśnie ten motyw. To znaczy... Te pieniądze zostały sprywatyzowane. One były prywatyzowane, to wiesz, ty będziesz miał tutaj zaparkowane, ale jak będzie trzeba, to partia matka przyjdzie do ciebie i ty weźmiesz do siebie na utrzymanie tam parę osób. Tak oczywiście zrobię, teraz tak. I teraz, drodzy Państwo, będzie najlepszy numer, jak przyjdziesz i przyjdą i powiedzą, dobra, to bierzesz, ty bierzesz pięciu do siebie. Ale jakich pięciu? Do czego? No masz tutaj forsę. Jaką forsę? Ja żadnych pieniędzy nie miałem. O co chodzi? O co ci chodzi? Ja wydałem na wybory wszystko. Wszystko wydałem na wybory. Tak, przecież no, wiesz, no, była kampania wyborcza, no walczyliśmy jak umieliśmy, no nie ma żadnych pieniędzy, nie mam gdzie. No słuchaj stary, ja sam potrzebuję roboty, bo ja kredyt mam do spłacenia. Jakbyś coś miał, wiesz, tutaj tego, to ja bardzo chętnie. Nagle się okaże, te pieniądze już wyciągnięte z tego systemu, one już nie wrócą. Wiecie Państwo, to jest najbardziej zabawna rzecz w tym skorumpowanym systemie. To świetnie było widać, jak Putin napadł na Ukrainę. I on się dowiedział, w drugim tygodniu wojny od matek poległych, że tam nie pojechali ludzie przeszkoleni, tak zwani nadterminowi, tylko tam pojechali 18-latkowie, którzy niektórzy byli tylko po jakimś podstawowym kursie pod hasłem to jest kałasz, tak go trzymasz, tu pociągasz za spust, tak ładujesz. I oni jeszcze nie wszyscy... I to stare kałasze, bo nowe zostały sprzedane Ukraińcom po części. I to było, drodzy Państwo, a co się wydarzyło? Otóż pomysłowe Dobromiry od Putina wzięły hajs na zatrudnienie nadterminowych i stwierdziły, że pojadą na tą wojnę z tymi, którym nie trzeba płacić, czyli z poborowymi, a kasę z nadterminowych po prostu porozlewali na swoje konto. I... Ukraina się podda, spec dopadnie prezydenta Zeleńskiego a ja i potrzebne. Budujemy dwa baseny tam na tej naszej daci. W Marwisze, pod most, powiedzmy tak. No i to są te klimaty, którymi teraz się PiS będzie mierzył. Mnie kiedyś o tych wszystkich problemach dostąpiłem zaszczytu, że jeden z najbardziej wpływowych Polaków upatrzył sobie mnie jako do picia koniaku. Zresztą mówię o Aleksandrze Gudzowatym. To była taka lekcja, jak byłem bardzo młody. On kiedyś jak mi nalał tego pierwszego koniaku, to ja tam wypiłem łyk. Niespecjalnie mi to smakowało. Do tej pory nie rozumiem, co ludzie widzą tego, ale nie przeszło z wiekiem. No jak to wziąłem ten łyk, który mnie de facto wmusił, to powiedział, no to teraz, synku, wypiłeś swoją dwumiesięczną pensję. Czyli to był jakiś taki trunek, który się kupuje na aukcjach. No i on właśnie tam opowiadał, że głównym problemem z ukradzionymi pieniędzmi, nawet wielkimi, jest to, że nic z nimi nie można zrobić. No bo on tu mówi, no bo ile wydasz na seks? O, tak, to jest tak, bo seks to jest tak obojętnie. Ile wydasz na seks? Ile wydasz na chlanie? A i też nie możesz za dużo. Bo jak zaczniesz wydawać publicznie, to się ludzie dowiedzą. No i mówi, kończy się tak, że siedzisz w piwnicy i chlejesz takie drogie tunki jak ten. Ale my tutaj się siedzimy, mówię, wygodnie, tutaj mówi z panem redaktorem, mówi ten i tutaj się nic nie dzieje. Mówię, i słuchaj do mnie dalej, bo to on raz mówił per pan, raz per ty, natomiast jak mu pasowało. Ja to zawsze mówię, że 300 to nowe gorele po prostu mają łóżko tam, gdzie chcą. No on po prostu z kim chciał, to był na ty, z kim chciał, to był per pan, w zależności od humoru. No i on właśnie opowiadał, że największym problemem jest to, co się dzieje z potem pytaniami, z tymi pieniędzmi. On też opowiadał właśnie o problemie, że część ludzi brała gdzieś łapówki na słupy, a słupy nagle dostawały skrzydeł i odlatywały, no bo z pieniędzmi. No i potem było, ale jak ja tego słupa mogę znaleźć? No panie, pan, odczep się pan ode mnie. No. Pieniądze poszły,
To, że pan wskazałeś człowieka, ale ja nie mam nic z tych pieniędzy, to masz pan problem. I to są te klimaty, które się teraz zdarzą. Wiecie państwo, oni uważają, oni kiedyś uwierzyli w swoją własną propagandę na temat PSL-u. I taka była kiedyś wypowiedź, i o chłopach w ogóle, była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, cytowana przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który wyskoczył z tekstem, a chłopom to się da kasę przed wyborami, rzuci się im jakiś tam ochłap i oni tak na nas zagłosują. No i dzisiaj, proszę, wiecie państwo, nie zagłosowali. Nie zagłosował. Ja i tak jestem, powiem państwu, cały czas czekam, liczę na to, że te wyniki jednak, te 36 drgnie w dół, a te 31 pójdzie do góry. Mówię o wynikach prawdziwych. To jeszcze będziemy musieli czekać kilka godzin. Tu ewidentnie zresztą mamy do czynienia z celowym działaniem PiS-u i opóźnianiem liczenia i przekazywania danych tych komisji, bo na razie, jeszcze raz mówię, po 27,8% komisji, to jest stan na godzinę 8 rano, późniejszych nie ma, jeszcze sprawdzę w tej chwili, nie ma. Ostatni Komitet Obrony Demokracji wyrzucił na godzinę 8 rano, pewnie ludzie są zmęczeni. No i tutaj jest 32,2 dla Platformy Obywatelskiej, a PiS 32,5 dla tego. Tylko tam każdy myśli, że Jarosław ma jakiś plan. A Jarosław nie ma planu, odkąd nie ma Pegasusa, bo już nie ma, nie może tak już nawet sobie tym Pegasusem hasać. Robią to poprzez jedną z państwowych instytucji, podsłuchem podobnym do Pegasusa, ale ten podsłuch jest dużo słabszy. Dużo gorszy, bo na przykład polecam państwu często włączanie i wyłączanie różnych komputerów, telefonów i tak dalej, laptopów, tabletów. Włączajcie i wyłączajcie, bo to jest poważny problem. No i nie klikajcie poszczególnych linków, które wam wysyłają. Że dwa, wszystko wskazuje. I myślą, że Jarosław, tylko dokończę, Jarosław ma swoją wunderwaffe i to jego otoczenie tak myśli. A Jarosław myśli, że otoczenie mu przyniesie materiały, na których on zbuduje jakiś niesamowity plan. A tak naprawdę to oni się metają, koalicji. Oni się metają i mają guano, o tak delikatnie mówiąc. I to coraz bardziej wszystko widzi również pan prezydent. Pan prezydent, pan prezydent jednak no, myśli. I czy w tej chwili ma się dać, no Francuzi nie chcieli umierać za Gdańsk. Czy pan prezydent będzie umierał z Jarosława? Czy Jarosławy po 17? Zobaczymy. Zależy. A teraz z drugiej strony nie spodziewam się, żeby ktokolwiek odważył się szantażować pana prezydenta. To jest niezwykle poważna sprawa. Niezwykle poważna kolejny, sprawa. Były wiceprezes PiS-u, Paweł Zalewski, członek Trzeciej Drogi, też komentuje, jeżeli plany Brudzińskiego o rozmowach z PSL, odpowiedź, możecie sobie śnić o rozmowach z kim chcecie, nikt z wami rozmawiać nie chce. Który będzie, jak prokurator będzie rozmawiał. To prawda, prokurator będzie rozmawiał. Wiecie państwo, late poll potwierdza te wyniki, ten late poll to już się poprzednio, no ja cały czas liczę jednak mimo wszystko. Ja liczę, że jednak oni przedłużają agonię po prostu. Nie, czy nie? Przedłuża agonię. Ja liczę po prostu, że będzie korekta. Wiecie państwo, ja jestem niepoprawnym optymistą. No po drugie, przegram zakład, a ja się rzadko myliłem. Przegram zakład, to bo uważałem, że jednak koalicja przetnie te ścieżki się przetną. Wiecie państwo, to naprawdę Polska jest jedynym państwem, które wyszło z tego takiego gównianego autorytaryzmu. Orbanowi udało się zadusić opozycję. Kaczyńskiemu się nie udało nas zadusić, między innymi dzięki temu, że większa liczba Polaków się okazała odporna na przekupstwo. Większa liczba Polaków okazała się odporna na robienie z nich idiotów, na obrażanie ich i przede wszystkim na wyprowadzanie Polaków z Unii Europejskiej. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim, wiecie państwo? Bo w liczbach bezwzględnych znacznie większa liczba ludzi po prostu nie chce być PiS-em. Mamy w Polsce poparcie dla PiS-u jest mniej więcej takie jak poparcie dla partii nazistowskiej w 1933 roku dla Adolfa Hitlera. Troszeczkę większe tylko niż było dla komunistów w
1947 roku. No i oczywiście tam wtedy zrobili taki numer, żeby łatwiej było im sfałszować wybory. Zrobili listę, jedną listę partii ugrupowań demokratycznych blokiem kontra PSL. No i tak naprawdę PSL wygrał te wybory, no ale udało im się je sfałszować i ogłosili, że PSL tam dostał kilkanaście procent głosów, a oni dostali resztę. Natomiast no, prawda była taka, że PSL dostał 70%. Natomiast realne potem były próby wyliczenia, ile naprawdę go popierało komunizm i wyszło, że około 25%. Wiecie Państwo, tylko komuniści nie mieli aż tak ekspansywnego narzędzi, tak ekspansywnych narzędzi propagandowych. W 1947 roku w Polsce 1/3 kraju nie umiała czytać. Już nie chodzi nawet nawyk, to z trudem się podpisywała. No to jak mogło się indoktrynować? Radia nikt nie miał, bo radia, jakiekolwiek radio było przed wojną, to skonfiskowali. Roma Rolna była chwytliwa, rzeczywiście, była chwytliwa. Nie, no przede wszystkim PiS, ja czytałem PiS, komuniści musieli najpierw nauczyć ludzi czytać, żeby później ich dopiero indoktrynować. Tak. Jeden z nielicznych sukcesów władzy PRL-owskiej była likwidacja analfabetyzmu. Analfabetyzmu. To udało. Nie udało, to trzeba przyznać, że się udało. Szanowni Państwo, mówimy do widzenia. No oczywiście Tomek zaraz jeszcze z pół obrotu weźmie wąsikowi. No, a ja tutaj przypominam, historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, o perfidnej zdradzie Anglików, o tym, jak Anglicy w 1938-1939 nas wzięli i nas spróbowali, po prostu wrzucili nas pod autobus. Celowo omamili kiepską, głupią, pazerną elitę sanacyjną jakimś gigantycznym sojuszem pod hasłem, że wy może tutaj stracicie, ale my to potem zaraz od Krymu przyjdzie, czy nam przebiedziemy, zrobimy desant, wrócicie, wszystko będzie pięknie, ładnie, znowu będziecie silni, zwarci, gotowi, cała wasza ta i nie będziecie się musieli dzielić z nikim władzą. Oni byli tak pewni, że kiedy opozycja proponowała im na wiosnę 1939 roku utworzenie rządu zgody, jedności narodowej w obliczu wojny i w obliczu zagrożenia niemieckiego, to oni mówili nie, bo nie będziemy się z nikim chwalić, chcielić chwało zdobytego Berlina. No to były tego typu odjazdy. O tym jest ten tekst. Jest też, drodzy Państwo, materiał mój o Robercie Oppenheimerze, o tym, jak naprawdę wyglądała jego historia. Film Christophera Nolana jest świetny, ale mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie dał wiary kłamstwom Oppenheimera. Oppenheimer był lojalnym obywatelem Stanów, nie zdradzał, nie sprzedawał komunistom tajemnic, nie oddawał ich za darmo z pobudek ideologicznych. Natomiast był wcześniej komunistą, był członkiem partii komunistycznej i kłamał swoim weryfikatorom ze służb specjalnych. Tak więc to nie było polowanie na czarownicę, tylko taka dosyć ciekawa historia, że Oppenheimer kłamiąc zrobił Amerykanom dobrze, bo gdyby powiedział prawdę, to by go nie zatrudnili i nie wiadomo, czy ktoś byłby w stanie wyprodukować bombę atomową jako pierwszy, ponieważ facet był zdecydowanie dedykowany do tej roboty. Urodził się. Naprawdę fajny numer, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Zapraszamy. A teraz Tomek z półobrotu Wąsikowi. Wąsik, pamiętaj, że już same wnioski wysyłane do sądu przeciwko różnym ludziom o kontrolę operacyjną, bo wy to robicie masowo, teraz trochę mniej, wystarczą do tego, żebyście mieli bardzo poważny problem, bo tam są ludzie, którzy doprowadzili operacje i czy to jest celowe, będzie bardzo poważny kłopot, bo wiecie, w wielu przypadkach, że, delikatnie mówiąc, żeście kreowali rzeczywistość. To jest bardzo poważny problem, a to, że wy żeście zasypali tę ekipę, która bezpośrednio klikała w te guziczki Pegasusa, czyli w te klawiaturki, to nic nie zmienia. Janek wam wytłumaczył, wystarczy popatrzeć, kto był gdzie szkolony. Tak. Ząk. Tego nie, nie tego, to sprawdzimy w Pegasusie, sprawdzimy ludzi. Ten, no, to tego, to po prostu, no. No to miłego dnia, oglądaj telewizję, popatrz, tak, my jeszcze będziemy... zobaczy, czy napadówka działa, czy ta napadówka działa, czy będzie niebiesko, niebiesko, niebiesko. No dobra. No to do zobaczenia, my widzimy się, słyszymy, nie możemy powiedzieć Państwu, o której. Teraz wrzucimy to, bo to jest tak, drodzy Państwo, że mamy te trzy kanały, one funkcjonują trochę inaczej niż ten duży kanał, po prostu z racji tego, żeby nie blokować
wzrostu na liczby, bo to algorytmy, to wyrzucamy po prostu po 3 na 1. Więc w ogóle też bardzo prosimy Państwa, żebyście zasubskrybowali te wszystkie trzy nasze kanały. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to jest Rewizja Jan Piński, Jan Piński Historia i Jan Piński Ekstra. To po prostu pozwala nam dzisiaj być z Państwem, komunikować się, ponieważ YouTube, bo zapytaliśmy się po prostu działu, czy możemy w stanie zawieszenia na innych kontach działać. Dostaliśmy odpowiedź, że jak najbardziej tak. Więc a na główny kanał wracamy w czwartek. Szanowni Państwo, do zobaczenia, do usłyszenia dzisiaj na pewno jeszcze parę razy.